Dzień dobry, Magdalena Rigamonti, Onet Opinie, debata. Witam 3 dni po wyborach parlamentarnych w Polsce. Wyborach, i tutaj zwycięzcy siedzą, proszę państwa, Magdalena Biejat, Nowa Lewica, ale w zasadzie to Razemitka, bo z ugrupowania Razem, i Marek Sawicki, tu pani senatorka, i poseł Marek Sawicki, PSL, jakoby PSL, tak naprawdę Trzecia Droga. I od razu do państwa... Nie jakoby PSL, Trzecia Droga. PSL, Trzecia Droga. Dobrze. Mogę państwu zdradzić, że już przed programem nastąpiło dobre porozumienie. Razem państwo wracają do parlamentu. Pani... Tworzyć rząd. Tworzyć rząd jednym samochodem, jedną taksówką. Tuż przed programem ta decyzja zapadła. To ja zapytam o to, kto będzie premierem, pani senatorko. Zaraz, pani senatorko. Ta decyzja zostanie ogłoszona, kiedy się w tej sprawie porozumiemy. Bardzo mi przykro, ale takie dyskusje na temat tego, kto powinien być premierem, kto powinien objąć jakie stanowiska, to nie są dyskusje, które powinniśmy toczyć z całą moją sympatią i szacunkiem w mediach, ale musimy je toczyć w dialogu między wszystkimi partiami, więc nie odpowiem dzisiaj na to pytanie. Ale dialog toczy się w mediach, dialog toczy się na Twitterze, dialog toczy się w kuluarach sejmowych. To prawda, ale ja dzisiaj bardzo chętnie mogę opowiadać o tym, co chcemy w tym rządzie załatwić, co jest dla nas ważne, bo jak pani redaktor na pewno dobrze wie i jak o tym mówiliśmy przez całą kampanię, dla nas ważne jest to, co będzie można załatwić, a to, kto na jakim stanowisku, kto jakie stanowisko obejmie, jest dla nas sprawą wtórną. Łatwo powiedzieć, jak się już jest senatorem, i mogę państwu zdradzić, 204 tysiące głosów, ponad 204 tysiące głosów pani Magdalena Biejat zdobyła, startując do Senatu, między innymi z Ursusa, z Bielan, z Ochoty. Z Ursusa Bemowa. Ochoty. Włoch. Kto będzie premierem, panie pośle? Kosiniak-Kamysz, Szymon Hołownia, kogo by pan chciał? Z pewnością premierem będzie ten, kogo wskażą liderzy trzech ugrupowań, a więc Lewicy. Proszę państwa, ja tu mam przed sobą u siebie przedstawicieli Polski tych liderów. Polski 2050, PSL-u i Koalicji Obywatelskiej. I ja zachęcam tych liderów, żeby spotkali się jeszcze dzisiaj, najpóźniej jutro, uzgodnili wspólnego kandydata na premiera i wyszli z inicjatywą do pana prezydenta, żeby nie kluczył, nie zwalniał, nie szukał, że tak powiem, na manowcach, tylko żeby oni zaproponowali mu, desygnowali przedstawiciela z większości parlamentarnej na premiera, i żeby pan prezydent to zwyczajnie uszanował. Ale oni pana słuchają w Trzeciej Drodze? Powiem szczerze, że jeszcze nie mieliśmy okazji spotkać się, jeśli chodzi o klub. Natomiast wiem, że na Pięknej prezes z wiceprezesami pracują. Pewnie są jakieś kontakty również z Lewicą, pewnie są jakieś kontakty z Koalicją Obywatelską, z Hołownią, więc jestem przekonany, że jak dzisiaj wieczorem gdzieś tam być może zahaczę o Władysława Kosiniaka-Kamysza, to coś więcej się dowiem. Prezydent posłucha totalnej opozycji w tej kwestii, pani senatorko? Cóż, jestem przekonana, że wszyscy liderzy będą robili wszystko, żeby go przekonać, ale tak samo jestem przekonana, że na prezydenta nie możemy liczyć, bo prezydent wielokrotnie nam udowodnił, że nie jest i nie chce być prezydentem wszystkich Polaków, tylko jest prezydentem swojej partii, z której się wywodzi. I oczywiście jest nowa sytuacja. Jest tak, że mieliśmy... Nie przestaję tego podkreślać, rekordową frekwencję w tych wyborach. Rekordowa liczba ludzi wyszła i opowiedziała się za zmianą. I to pomimo faktu, że Prawo i Sprawiedliwość zrobiło absolutnie wszystko, żeby te wybory nie były uczciwe, żeby nie były równe. Wykorzystali wszystkie narzędzia, jakie im dawała demokracja i te pozademokratyczne, wszystkie polskie instytucje i spółki Skarbu Państwa, żeby wygrać, a jednak przegrali. Więc byłoby oczywiście naturalne, żeby wtedy, kiedy tacy liderzy do pana prezydenta przyjdą, prezydent przyjął do wiadomości fakty i po prostu od razu zdezygnował. I zerwał ten toksyczny Ale... związek, o którym powiedział pan prezydent Trzaskowski, o związku prezydenta z partią. Ja powiem tak, panie redaktor, po pierwsze nie ma już, że tak powiem, żadnej totalnej opozycji. Jest większość parlamentarna, która uzyskała ponad 11 milionów głosów. Cytowałam państwa oponentów. I jeśli pan prezydent, który ciągle podkreślał, że został demokratycznie wybrany ponad 10 milionami głosów, dzisiaj nie chce uszanować większości parlamentarnej, która została wybrana. Ale jeszcze tego nie wiemy.
no, zapowiada tak to chociażby pani minister Paprocka, że najpierw będzie zgłaszał kandydata z Prawa i Sprawiedliwości na premiera, więc jeszcze raz zachęcam pana prezydenta, żeby jednak skorzystał z tego, że jest określona większość parlamentarna, która już to deklaruje. Liderów zapraszam do tego, żeby wyszli z ofertą do pana prezydenta, że tak, mamy uzgodnionego kandydata. Może pan do tamtej kamery powiedzieć, nie ma żadnej potrzeby, żeby ten proces przeciągać, żeby ten proces przedłużać. Ja uważam, że już w przyszłym tygodniu mógłby się zebrać Sejm, wybrać marszałka, ukonstytuować się i zaproponować głosowanie nad wotum zaufania dla rządu. I po co to czekać? Dlatego, że mamy przecież przed sobą ważne wyzwania. Po pierwsze, kwestia budżetu i to już jest końcówka roku. I druga sprawa to przecież odblokowanie środków z Krajowego Planu Odbudowy i uruchomienie środków unijnych. I tu pan prezydent ma naprawdę wielką rolę do spełnienia. No, do tej pory gdzieś tam się kłócił ze Zbigniewem Ziobro, ale już on nie będzie prokuratorem, on już nie będzie w tym rządzie, już nie musi słuchać Jarosława Kaczyńskiego, więc pierwsze, co powinien zrobić pan prezydent, to wycofać z Trybunału Konstytucyjnego wniosek dotyczący Sądu Najwyższego, ustawy o Sądzie Najwyższym. I wtedy mamy ten jeden z podstawowych warunków kamieni milowych, które podpisał Mateusz Morawiecki, na które się zgodził, już mamy spełniony. I prawie pieniądze wtedy mogą zacząć do nas. I jeszcze mało tego jeszcze Morawiecki mógłby złożyć wniosek o pierwsze płatności. Czyli jeszcze by się wyrobił. Jeszcze miałby zasługi dla Polski, jeszcze by się wyrobił. Więc pan prezydent może naprawdę pomóc jeszcze ustępującemu rządowi. To są rady pana posła Sawickiego i pani senatorki Biejat, ale to pytanie, czy państwo się dogadacie, żeby razem tworzyć rząd, żeby razem być koalicją, żeby w zgodzie, no właśnie, miał się do kogo zwracać ten prezydent Andrzej Duda? I to nie jest pytanie do pana Sawickiego, tylko do pani Biejat, no bo jak patrzę na program, na wasze działania i w kontekście kampanii wyborczej, ale i program wyborczy, program dotyczący zmiany Polski, to on się zasadniczo różni od programu Trzeciej Drogi. No pytanie, co z wami? Jednym pytanie samochodem można wracać, ale... Pytanie w których częściach? Oczywiście, że nasze programy się różnią, bo jesteśmy różnymi partiami. Światopoglądowo mieli takie same programy, to byśmy nie tylko jeździli tą samą taksówką, ale siedzieli byli w tej samej partii. Natomiast jedno, już dowieźliśmy to, co żeśmy wszyscy obiecali. Dowieźliśmy to, obiecaliśmy, że uda się odsunąć Prawo i Sprawiedliwość od władzy i to się udało. To się udało wielkim wysiłkiem wszystkich partii należących do Partii Demokratycznej. No ale teraz można się pokłócić, przegrać wybory samorządowe i do Europarlamentu, pani senatorko. I teraz, senatorko. Proszę, ja rozumiem, że to jest bardzo też trudny czas emocjonalnie dla wszystkich, zwłaszcza dla obywatelek i obywateli, którzy już czekają na tę zmianę i czekają, żeby wydarzyło się jak najszybciej. My również chcemy, żeby to się stało jak najszybciej. I ja mogę zapewnić, że absolutnie nie zrobimy niczego, żeby wywrócić tę większość, którą wybrali Polacy. A to, że będziemy teraz negocjować, to, że będziemy też przepychać się, jeśli chodzi o sprawy dla nas ważne, to jest rzecz naturalna. Na tym polega demokracja. Zostaliśmy wybrani również jako parlamentarzyści i parlamentarzystki Lewicy. Nie dlatego, że jesteśmy tacy ładni i mili, tylko dlatego, że mamy program, który jest dla ludzi ważny. A no właśnie, pani senatorko, 4-dniowy tydzień pracy, aborcja do 12 tygodnia, świadczenia socjalne, tych wszystkich rzeczy nie popiera Trzecia Droga. 4-dniowy tydzień pracy nie ma zgody. Na rozdawnictwo, jak mówił przez całą kampanię Szymon Hołownia, nie ma zgody, nie ma miejsca. Jak tu się dogadać? No i aborcja, najpierw referendum, mówi Trzecia Droga. Otóż, pani redaktor, ja mam duże doświadczenie w tworzeniu naprawdę już kilku rządów w Polsce. No, był pan ministrem nie zaczyna się rozmów od tego, co nas różni. Zaczyna się rozmowy od tego, co nas łączy. Ale to są fundamentalne sprawy. Aborcja to jest fundamentalne. Dla pani tak. Dla pana nie, pani pośle? Uważam, że dla wszystkich ludzi jest. Dla mnie też jest to bardzo ważne. No właśnie. Natomiast możemy mieć tu w tej sprawie różne poglądy. I co do tego przecież jasno. Nie, to chodzi o ustawę, a nie o poglądy, panie pośle. Dwa dni temu także wyraził się w tej sprawie Władysław Kosiniak-Kamysz. Ja chcę powiedzieć, że jeśli chodzi o kwestie dotyczące gospodarki, to dzisiaj pierwszą rzeczą jest nie rozdawanie tego, co można rozdać i co jeszcze zostało, i zadłużanie kolejnych pokoleń, bo dzisiaj wiemy, że ten dług łączny naszego państwa przekroczy 2 biliony złotych, tylko przede wszystkim odblokowanie gospodarki, czyli te kwestie gospodarcze, o których mówiliśmy, a więc kwestia dobrowolnego ZUS-u wtedy, kiedy firmy czy mikrofirmy, małe, średnie firmy mają problemy z bieżącymi płatnościami. To są kwestie odliczania składki zdrowotnej od
podstawy podatkowej, a nie tak jak to zostało zrobione i wykończyło 110 tysięcy firm w tym roku, w pierwszym półroczu. To są sprawy, tak jak powiedziałem już wcześniej, z odblokowaniem ogromnych pieniędzy unijnych, bo to jest ponad 770 miliardów, które mogą placować dla polskiej gospodarki, dla polskich obywateli, a nadal leżą w Banku Europejskim, więc to są te elementy. I teraz, jeśli pani pyta kwestie chociażby związane z aborcją, w Polskim Stronnictwie Ludowym od 128 lat. W sprawach światopoglądowych nigdy nie było żadnych zapisów statutowych i nie będzie. Ale pan Kosiniak-Kamysz powiedział w Radiu Z, żadne sprawy światopoglądowe nigdy nie mogą być przedmiotem umowy koalicyjnej. Szanowni Państwo, ale wpisywanie w umowy koalicyjne spraw światopoglądowych się nie zgodzę, powiedział właśnie wczoraj w Radiu Z jeden z przywódców, jeden z liderów trzeciej drogi, ale program Razem i tu, program Nowej Lewicy, to jest aborcja na życzenie do 12 tygodnia ciąży. I Platformy Obywatelskiej. Więc niech próbują, natomiast nas jako posłów, Kosiniak-Kamysz, ani żadna umowa koalicyjna w sprawach światopoglądowych nie zwiąże. I kto jak zechce, tak zagłosuje. Więc jeśli będzie projekt ustawy i jeśli Razem wniesie taki projekt ustawy do Sejmu... Ponad 40 posłów... I uzyska większość, że tak powiem, parlamentarną, no to ja przecież nie będę stawał rajtanem i tego bronił. Forsować referendum będziecie, panie... Ja chcę wyraźnie podkreślić, że zarówno Kosiniak-Kamysz, jak i Hołownia uczciwie całą kampanię mówili, że pierwszą sprawą jest przywrócenie kompromisu aborcyjnego, a drugim krokiem jest referendum. Tak, bo nawet jeśli Sejm uchwali, ustawę o aborcji do 12 tygodnia ciąży, to oczywiście pan prezydent jej nie podpisze. Czyli mamy 2 lata w plecy. Natomiast możemy przywrócić kompromis, może zerwie ten toksyczny związek z Prawem i Sprawiedliwością i podpisze, dlaczego pan zakłada. W innych sprawach pani zakłada, że nie zerwie, nie, to pani zakładała, a ja mówię, że akurat prędzej spodziewam się akceptacji pana prezydenta dla kompromisu aborcyjnego niż dla ustawy, którą proponuje dzisiaj Lewica i koalicja. Jak sobie z tym poradzicie, pani senatorko? Ja po pierwsze chciałabym się odnieść do tego, co mówił pan i pan Władysław Kosiniak-Kamysz. To nie są sprawy światopoglądowe. To są sprawy życia i śmierci. Kobiety dzisiaj, i mamy na to dowody, umierają z powodu zakazu aborcji. To jest również kwestia majątkowa i klasowa, ponieważ zakaz aborcji najmocniej dotyka kobiety, które są gorzej sytuowane, których nie stać na to, żeby kupić sobie tabletki za granicą albo żeby wyjechać do Holandii w późnej ciąży, żeby ratować życie i zdrowie. Natomiast rzeczywiście będzie problem z prezydentem i dlatego uważamy, że... Aha, i jeszcze jedno. Państwo mówicie o referendum, ale fakty są takie, że 70% Polek i Polaków w każdym sondażu opowiada się za aborcją do 12 tygodnia ciąży, w tym państwa wyborcy, w tym niektórzy wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. Nie potrzebujemy w tej chwili żadnych referendów. 73% kobiet, jeśli się nie mylę, poszło do tych wyborów również z tego powodu, żeby zagłosować za zmianą prawa. I jeśli chodzi o prezydenta, uważam, że w pierwszej kolejności, zanim uda nam się w pełni zliberalizować prawo aborcyjne, powinniśmy wprowadzić zlikwidowanie karania za pomoc. Nie zgody, to będzie między wami. Więc pytanie brzmi, panie pośle, czy jesteście w stanie poprzeć wykreślenie karania więzieniem za aborcję, bo dzisiaj z tego artykułu są ciągani lekarze, dzisiaj z tego artykułu są ciągane kobiety po komisariatach. To jest sytuacja niespotykana w całej Europie. I to jest pytanie, które zadała pani senatorka Bielta, ja jej podbijam, panie senatorze. Jesteście za tym, żeby wykreślić ten punkt dotyczący karalności? Ja rozumiem pani argumentację, ale jej nie podzielam. I się z nią nie zgadzam. Zorganizuję państwu spotkanie z kobietami, które cierpią realnie z powodu zakazu aborcji. Jeśli to nie jest światopogląd. Jeśli chodzi o pani opinię na temat referendum i pani przekonanie, no to przecież czego się boicie? To właśnie to leży w Sejmie ustawa, ja ją wznowię o dniu referendalnym, żeby pierwsza niedziela września była w Polsce co roku dniem referendalnym i w tych sprawach, w których my się nie możemy dogadać. Ale ja się nie zgodzę na czekanie rok na to, panie poseł. Właśnie czekanie rok na referendum dotyczące aborcji, czyli kwestie zgody i między wami. Informuję panią senator, że możecie przeprowadzić w Sejmie każdą ustawę, jeśli będziecie mieli dla niej większość. I na pewno będą o tego większość walczyć. Natomiast chcę
wyraźnie podkreślić, że tego wam nie podpisze pan prezydent. Więc nasza oferta jest ofertą skracającą dojście do tego, czego wy chcecie, a nie wydłużającą. Wy robicie to odwrotnie. Próbujcie. Ale referendum jest ofertą skracającą, panie... Oczywiście, że tak. Jeśli pan zapowiada to referendum dopiero na pierwszą niedzielę września przyszłego roku? Otóż pan prezydent będzie jeszcze 2 lata i żadnej ustawy dotyczącej kwestii aborcyjnych poza kompromisem aborcyjnym nie podpisze. Natomiast, bo tutaj się zrobiło gorąco z powodu aborcji. Bo to jest gorący więc, temat, tak, który rozpala nasze społeczeństwo w zasadzie od 90 roku, a po 2020 roku, po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego zakazującego w zasadzie aborcji w Polsce, rozpala ja jeszcze bardzo. Ja proponuję skrócenie tej drogi, natomiast wy proponujecie iść drogą prezydencką. Ja nic nie... Wy, to oni znaczy. Panie pośle, ja nic nie proponuję. Panie pośle, i co więcej, warto pamiętać, bo pani redaktor słusznie przypomniała protesty w 2020 roku. Wielu analityków i politologów i publicystów się zgadza, że to, że PiS tak stracił, że udało się wygrać, że udało się tak bardzo zmobilizować ludzi, to jest wielka zasługa nie tylko tego, że kobiety się w ogóle zmobilizowały i poszły do wyborów, ale również tych olbrzymich protestów, które się zadziały w 2020 roku. Innymi słowy, ta zmiana władzy była możliwa dzięki kobietom. Tylko... I dzisiaj odwracanie się do nich plecami, lekceważenie ich najważniejszego postulatu, który, przypominam jeszcze raz, nie jest kwestią światopoglądu, tylko jest kwestią bezpieczeństwa, życia i śmierci, jest po prostu nieuczciwe, moim pani zdaniem. Pani senator, ja chcę pani bardzo wyraźnie podkreślić, niech pani skorzysta z mojego doświadczenia. Wy macie... Politycznego doświadczenia. Tak, politycznego doświadczenia. Wy macie swoją ustawę życzeniową i swój projekt życzeniowy, którego za tego prezydenta nie zrealizujecie, a ja wam mówię, jaka jest krótsza droga. Bo po referendum i parlament, i ja osobiście także, będę tym referendum związany i pan prezydent będzie tym referendum związany. I w ciągu roku możemy ten problem rozwiązać, być może tak jak pani to mówi i w takim kierunku. Natomiast wy proponujecie poczekać, aż się zmieni prezydent, który ewentualnie takie zmiany podpisze. I proszę państwa, jedna rzecz pozytywna z tego wychodzi, jest dialog. Jest dialog. Jest dialog. Ja myślę, że to jest dobry prognostyk jednak na te rozmowy. No właśnie, ale pan mówi też w imieniu swoich liderów, prawda, panie marszałku, panie ministrze, panie pośle? Ja mówię we własnym imieniu, dlatego że w sprawach światopoglądowych jasno powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, my nie mamy stanowiska PSL-u, nie ma również tego stanowiska, jeśli chodzi o Polskę 2050. Każdy jest wolny, każdy jest związany. Pani senatorka powiedziała, że to nie są sprawy światopoglądowe, tylko polityczne. Dobrze, i życia oczywiście i ja rozumiem panią, natomiast nie podzielam tego poglądu. Mam prawo do odmienności w tej sprawie. Jest dla mnie jasne, że jedną z pierwszych rzeczy, które musimy zrobić w nowym parlamencie, to zorganizować takie spotkanie z działaczkami, które pomagają kobietom w aborcjach, z kobietami, które padły ofiarą tego nieludzkiego prawa, bo wydaje mi się, że nasze perspektywy też różnią się dlatego, że ja mam na co dzień kontakt z kobietami, którymi niejednokrotnie pomagałam też w szpitalu, którym pomagałam, kiedy tego potrzebowały. Ale pani senator, ale pani jako aktywistka, pani jako posłanka. Ale pani senator, no to jeśli ja wam proponuję skrócenie drogi dojścia, a wy mówicie, że nie, będziecie się upierali i chcieli z tym prezydentem to przeprowadzić, to nie przeprowadzicie. No i to ja myślę, że potrzebna jest jakaś ustawa albo jakiś dokument, który będzie tłumaczył i politykom, i nam, obywatelom, co to jest światopogląd, proszę państwa, i jak go interpretować, a co to jest polityka. I... Otóż ja pani odpowiem, co to jest światopogląd. Proszę bardzo, pani. Każdy poseł jest, że tak powiem, związany tylko i wyłącznie swoim mandatem i ja określone wartości prezentuję od 30 lat w tym Sejmie i ja nie muszę pod wpływem takim czy innym swoich poglądów zmieniać. Natomiast jeszcze raz podkreślam, ja szanuję większość i demokrację i dlatego proponuję w tej sprawie drogę krótszą, nie czekanie, aż zmieni się pan prezydent, tylko pójście drogą referendum i to możemy w rok czasu załatwić. A wy proponujecie, upieracie się, mimo że chcecie swój cel osiągnąć, ale inną drogą za dwa i pół. Niewątpliwie musicie dojść do porozumienia, jeśli chcecie, żeby społeczeństwo, ta duża grupa społeczeństwa, która zaufała partiom opozycyjnym, była dalej z państwem, była dalej z wami, Oczywiście. Bo tak jak powiedziałam, za chwilę wybory samorządowe, a zaraz po wyborach samorządowych wybory do Parlamentu Europejskiego i no, będziecie do tych wyborów, jak rozumiem, starali się pójść razem do tych kolejnych, zanim ten rząd zostanie, po tym jak ten rząd zostanie stworzony. Myślę, że to po pierwsze, oczywiście myślę, że nikt z nas nie traktuje lekko tego zobowiązania, na które nałożyli nas wyborcy. No tak, ale pani posłanko, macie 26 posłów i posłanek i... Tak.
Trzecia droga 46, dobrze? 65. Tak, ale... Przepaść. 11 senatorów. Ale liczy się całość... Liczy się współpraca? Liczy się współpraca, ale też po prostu chodzi o to, ilu osób potrzeba, żeby mieć większość. I teraz kwestia, poza tym jeszcze raz podkreślę, że akurat jeśli chodzi o kwestie praw kobiet, o kwestie dostępu do aborcji, to Platforma Obywatelska obiecywała również legalizację aborcji do 12 tygodnia ciąży. Tak, Donald Tusk, to prawda, mówił na wszystkich wieczach wyborczych. To nie jest tak, że mówi o tym tylko Lewica. Więc akurat tutaj trzecia droga jest w mniejszości. Co będzie w sprawie gospodarki, co będzie w sprawie edukacji, co będzie w sprawie zdrowia. Oczywiście. I na przykład, jeśli chodzi o... To musimy szybko podejmować. Oczywiście. Nie ma co zwlekać, więc najpierw ustalmy listę spraw wspólnych, później dyskutujmy kwestie sporne i na końcu pozostawiamy jako trzeci element sprawy, co do której się nie dogadamy. Czyli nie gospodarka, edukacja, KPO. Jeśli pan poseł da mi dojść do słowa, to właśnie to chciałam powiedzieć, że na przykład w temacie, bo tutaj dużo mówimy właśnie o tym, co nas dzieli, chociaż jak widać, pan poseł też jest otwarty na to, żeby nam pomóc załatwić tę aborcję. Ale właśnie kwestia edukacji na przykład. Tutaj my współpracowaliśmy bardzo blisko ministrom edukacji, czy nie? Jak mówiłam o stanowiskach, będziemy rozmawiać najpierw między sobą, a dopiero potem. Ja bym bardzo chciała, żeby na stanowisku ministra edukacji był człowiek, który jest osobą, na której na edukacji zależy, a nie dla której jest to nagroda pocieszenia. To ale, na pewno. Ale i kilka jest takich osób w różnych ugrupowaniach. Tak, natomiast szybciutko, poseł tylko kwestia edukacji. Kwestia edukacji, bo myślę, że to jest ważne, nie wszyscy to wiedzą, a też myślę, że wyborcy też tego oczekują, takiej informacji. W kwestii edukacji my się zgadzamy nie tylko między sobą, jak to zreformować w sposób, który nie wywoła kolejnego wstrząsu tektonicznego. Zgadzamy się także z organizacjami pozarządowymi, z organizacjami uczniów, z organizacjami nauczycieli, ze środowiskami rodziców, z którymi dyskutowaliśmy uczniowie, na ten temat przez ostatni proszę Państwa, rok. Mówią, podobno ma nie być prac domowych, bo wygrała Koalicja Obywatelska, Więc Lewica, ja jestem za. Ja mam dzieci, ja jestem za likwidacją prac domowych. Natomiast myślę, że to nie jest jeden z największych bolączek dzisiejszej edukacji. Dzisiaj bolączką jest to, że mamy nauczycieli, którzy ledwo wiążą koniec z końcem, których brakuje. I tutaj chyba wszyscy się zgodzimy, mam nadzieję, na podwyżki dla nauczycieli. Wiemy, bolączką jest to, że nie ma nowoczesnej edukacji. Bolączką jest to, że tam, gdzie potrzeba, program jest edukacji, przeładowany. Pani senator, jest przede wszystkim to, że właśnie pani teraz powiedziała. Przeładowany jest program i po doświadczeniach post-covidowych my powinniśmy jednak przywrócić także należną rangę kształceniu domowemu, co zostało przez PiS bardzo mocno ograniczone. Ja uważam, że i forma kształcenia hybrydowego, i stacjonarnego, i domowego powinny być formami równoprawnymi. To rodzice z nauczycielami i ze społecznością i z uczniami powinni ustalać, jaki system pracuje. I to, rozumiem, będzie pole do dyskusji, kiedy będziecie układać ten rząd. Natomiast jak pani pytała o ministerstwo rolnictwa... Będzie pan czy chłodziej? To muszę pani powiedzieć, że tak. Ja nie uważam, żeby Ministerstwo Rolnictwa było przypisane do Polskiego Stronnictwa Ludowego. Nie musi Czyli być. Sawicki nie chce Nie musi być. Natomiast Sawicki już był ministrem. Ja wiem, jaki to jest ciężki kawałek chleba. I całą tę kampanię prowadziłem pod hasłem, że do młodzieży świat należy. Ja uważam, że dzisiaj w rządzie powinni zasiąść głównie 40-50-latkowie. Niecałe 40 ma koło dzieciak. A nie starsi panowie czy starsze panie. A dlaczego, jeśli się zechce podjąć i większość ma kompetencje, pana zdaniem? Większość koalicyjna to zaakceptuje. Trudno żądać od byłego ministra, żeby oceniał ewentualnie kandydata na ministra. Ale kto ma oceniać, nie ma. Kto ma oceniać, jak nie pan? Proszę dać szansę liderom, żeby najpierw zaproponowali kandydatów. Jak już będą kandydaci i pani zaprosi mnie do programu, to chętnie ich ocenię. Natomiast póki co nie będę oceniał pana Kołodziejczaka, bo za chwilę obrazi się być może pan Krajewski, a być może obrazi się pan Plocke Kazimierz. Nie wiem, więc chciałbym, żeby jednak liderzy najpierw wskazali tych ministrów, a ja ich będę oceniał oczywiście. Proszę państwa, proszę zauważyć, pan poseł Sawicki wymienił potencjalnych kandydatów, tych, którzy mogliby być ministrami rolnictwa w nowym koalicyjnym rządzie. Kościół, proszę państwa. Nie tak dawno temu poseł Nitras powiedział o odpiłowywaniu kościoła od państwa. Trzecia droga w osobie Szymona Hołowni już 2 czy 3 lata temu sformułowała taki program rozdziału kościoła
od państwa. Nowa Lewica państwa, partia Razem też ma program rozdziału kościoła od państwa. I o ten rozdział chciałam państwa zapytać. Czy on jest potrzebny wtedy, kiedy kościół z wami de facto nie idzie i was nie wspierał? Otóż i konstytucja, i konkordat jasno ten rozdział określają. Jest potrzebna współpraca, a nie rozdział. No co z tego? No to z tego, że dzisiaj jedna partia próbowała zawłaszczyć sobie Kościół, a Kościół dał się w to wmanewrować. I nikt tak nie zdechrystianizował, tak, trudne słowo, jak PiS, ale poszło. Jak PiS, tak, tak. Myślę, bo że zasługi ma Kościół katolicki w tej kwestii. No ale to jedni i drudzy. Proszę nie brać Kościoła katolickiego jako całości, dlatego że czym innym jest hierarchia i księża, czym innym jest cały Kościół katolicki. I my ciągle nie potrafimy uszanować tego, że katolicy mają jakieś swoje poglądy i są wierni określonym wartościom. Natomiast to, że niektórzy księża czy niektórzy biskupi zajmują się polityką i mieszają się w politykę i próbują, że tak powiem, wpływać na polityków, to jest złe i to trzeba rozdzielić. Większość głosujących na państwa, na całą opozycję, to są katolicy. Jak pokazują badania, jak pokazują statystyki. Tak, więc stara, to jest, więc stara, to jest ten kościół. Pani redaktor, jedno zdanie. Stara zasada praktykujący katolicy. Bo pani senatorka Biejat jest osobą oszczoną, bierzmowaną. Ale, ja jestem bierzmowana, ale tak, ale... Ale bez ślubu kościelnego dzieci pani nie ochrzciła. Więc... Nie, nie ochrzciła mnie, już dawno nie praktykuję i porozstałam się z kościołem. Natomiast na Lewicy zawsze mówiliśmy, że mamy dużo szacunku do osób wierzących i absolutnie nasz postulat rozdzielenia Kościoła od państwa nie dotyczy tego, żeby wchodzić teraz z butami ludziom do prywatnego życia i mówić im, w co mają wierzyć, a w co mają nie wierzyć. My mówimy tylko tyle, że należy skończyć z przywilejami kleru. Musi się skończyć sytuacja, w której prokurator, i to nie jest zapisane w żadnym konkordacie, ani w żadnej ustawie, ani w żadnej konstytucji, że prokurator boi się wejść do kurii i wyciągnąć papiery, które dowodziłyby krycia pedofilii. To się musi skończyć. Musimy skończyć sytuację, w której w szkołach publicznych za nasze pieniądze są zatrudnieni katecheci, na których zatrudnienie nie mają wpływu dyrektorzy. To też się musi skończyć. I naprawdę nic się nikomu nie stanie, jeżeli przeniesiemy religię do salek katechetycznych, do plebanii. I mówię to jako osoba, która dokładnie w latach 90. i pod koniec 80. w ten sposób chodziła na religię. Nie był to żaden problem. W 90. latach religia, pani senatorko, już była w szkołach. Ja jestem uczennicą początku lat 90. No nie pamiętam, przyznam się, że nie pamiętam dokładnie, ale lata, zaczęłam chodzić do szkoły w 89. i pamiętam, że jeszcze chwilę do szkół. Tu zgoda. Odcięcie religii, wycięcie religii ze szkół. A przed chwilą żeśmy rozmawiali o tym, że o kształcie szkół mają decydować rodzice, szkoła i dzieci. No i ale to tak Konfederacja to... mówiła, panie. No, Konfederacja tak mówiła, rodzice decydują o kształcie szkół. I tu jasno. To po co minister edukacji? Po co jeśli rodzice zdecydują, że trzeba wyprowadzić religię ze szkoły, tak, to oczywiście to jest ich wola. Ale co, znowu referendum? Podstawie... Nie. Tu akurat możemy tą decyzję zostawić w każdej szkole. Na podstawie tylko, że dzisiaj to wygląda tak, panie pośle, że my płacimy z budżetu państwa i z tego budżetu, który dzisiaj nie jest bardzo krótką kodrą, jeśli chodzi o szkoły, z którego brakuje pieniędzy na nauczycieli fizyki, na nauczycieli biologii, na wyposażenie szkół, płacimy pensje katechetów, których to katechetów jednocześnie nie może ani zatrudnić, ani zwolnić dyrektor szkoły, o którym by pan chciał, żeby decydował. Więc ja uważam, żeby te decyzje były w decyzji dyrektora i rodziców, a nie kuratora. I to trzeba zmienić. Ale one nie są w decyzji kuratora, tylko decyduje o tym kościół. Tak. Więc potrzebna jest ustawa, żeby to zmienić, żeby decydować. Wyprowadzenia religii ze szkół. Ja rozumiem, że pan poseł jest tutaj w tej kwestii delikatny, bo pan jest katolikiem, pan jest człowiekiem deklarującym swoją wiarę, związanym z kościołem. Nie tylko, że deklaruję swoją wiarę, ale przecież jestem praktykującym katolikiem. Natomiast jako trzecia droga, podobnie jak Polska 2050, uważamy, że w tej sprawie, czy religia powinna być w danej szkole, czy powinna być nauczana poza szkołą, powinny decydować rodzice. I to jest... Powiem państwu jeszcze, proszę państwa, ja uważam, że... Natomiast rzeczywiście trzeba zmienić ustawę, żeby to nie biskup wyznaczał katechetę i wprowadzał do szkoły, tylko żeby był, jeśli jest religia w szkole, to katecheta ma być zatrudniany na takich samych warunkach jak każdy inny nauczyciel.
Tylko i mamy tu zgoda, proszę Państwa, co tu się, nie, co tu się dzieje? Nie, zgoda, dlatego zgoda, że ja uważam, że powinniśmy religię ze szkół wyprowadzić. I nie uważam tak tylko ja, nie uważają tak tylko posłowie lewicy, uważa tak duża część społeczeństwa. Próbujcie, bo chcę jeszcze Państwu powiedzieć, że ja byłam w trasie lewicy od roku, bo prawda jest taka, że ta kampania tak naprawdę zaczęła się dużo wcześniej niż formalnie się zaczęła. I jeździłam naprawdę i po dużych miastach, i po małych ośrodkach. Jeden z postulatów, który wywoływał największe emocje, pozytywne emocje, największy entuzjazm, również wśród starszego pokolenia, było ukrócenie przywilejów Kościoła. Ja jestem... 80%, ja jestem, 80% nastolatków w dużych ośrodkach miejskich rezygnuje z lekcji religii w szkołach. Ja jestem w trasie od 30 lat i jeszcze raz powtarzam, chcę, żeby w tej sprawie uszanowano wolę społeczności lokalnych i to one mają decydować o tym, czy religia będzie w szkole, czy będzie poza szkołą. Doświadczenie kontra entuzjazm. Rok w trasie, chociaż... Druga, ma pani ze sobą kadencję Sejmu i teraz rozpoczyna pani kadencję w Senacie. 30 lat w polityce, 30 lat w trasie, proszę Myślę, państwa. Że przydaje się czasem świeże spojrzenie na rzeczy. Tak, panie pośle? Oczywiście, że tak. Ja tak? To ciągle powtarzam, że do młodzieży świat należy. Stary no mówi, właśnie. Młody leży i zawsze no młodym właśnie. Doradzam. Nie śpieszcie się, bo jeszcze się do końca życia napracujecie. No to się zgadzacie w tym, prawda? Pan poseł też bardzo dobrze śpiewa ostatnio na antenie słyszałam, telewizji słyszałam. To może razem wstępu. Jakąś piosenkę, nie? Nie, dziękuję. Nie, dziś raz pośpiewamy. Dzisiaj już wokalu nie będzie. No dobrze, proszę państwa, ja tylko na koniec powiem, bo powiedziałam, ile głosów otrzymała pani senatorka Magdalena Bieja, ta powiem, jak o 7 tysięcy ludzi więcej na pana głosowało niż w 2019 roku, panie pośle, także wielkie gratulacje. W Siedlcach, okręg numer 18. Siedlecko-Ostrołęckie. Tak, 25,5 tysiąca, ponad 25,5 tysiąca ludzi na posła Marka Sawickiego. No, naprawdę doświadczonego polityka. Chcę bardzo gratuluję. To jest moja 9. kadencja i najlepszy wynik, jaki uzyskałem do tej pory w wyborach do Sejmu. Inaczej się zbiera głosy do Sejmu, bo to jest inna konkurencja. Bo oczywiście, jest bardzo długie listy. Bardzo długie listy. A inaczej do Senatu, kiedy mamy dwóch, trzech, u mnie w okręgu było czterech kandydatów. Mhm. Gratuluję Państwu tych wyborów, bardzo Państwu dziękuję i życzę szybkiego sformułowania rządu i nie trzymania nas w bałaganie, chaosie, niepewności, tylko działajcie Państwo, działajcie. Tak jest. Dziękuję. Magdalena Biejat, senatorka, zaraz senatorka i pan Marek Sawicki, poseł. Trzecia droga. Nowa Lewica, Magdalena Ligamonti, Onet Opinie, debata. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Do usłyszenia, do zobaczenia.